Kostka robi fajne materiały, ja tam już oglądałem coś u niego. Szczerze mówiąc, to mnie najbardziej zainteresował ten materiał TV Gry, minus 83%. Yy, bo to, tam jest dużo ciekawej analizy i to też sobie obejrzę. Ale teraz widzę, a to też... Jak byłem w Stanach, to wyszedł ten materiał, chciałem go koniecznie obejrzeć. Ale rzucimy sobie okiem na to youtuberzy, o których zapomniałeś. Bo, bo jest szansa, że się tam przytrafię, a może nie. Popularność nie jest czymś stałym. W przypadku większości twórców praktycznie cały czas się zwiększa lub maleje. Każdy twórca bez wyjątku ma swoje wzloty i upadki. Nieprawda, ja mam stałą popularność, czyli niespecjalnie dużą. Już osiągnąłem jakąś stabilność. Niestety ta moja stabilność, powiedziałbym, jest zdecydowanie niższa niż moje najlepsze momenty, ale to jest taka stabilność, z której jestem zadowolony. Chociaż w zasadzie każdy youtuber mówi, że jest zadowolony ze stanu, w jakim się znajduje, bo co ma mówić? <grym> że mu ciężko? <grym> Więc możecie mi ufać, ale nie musicie. Lepsze chwile i te gorsze. Wielu youtuberów, którzy niegdyś grali ogromną rolę na platformie, obecnie z biegiem czasu stali się tylko mglistym wspomnieniem, które kojarzy nam się z dawnymi latami naszego życia. I dzisiaj chcę was zabrać w nostalgiczną podróż do dawnych czasów YouTube, aby przypomnieć wam, kogo wszyscy oglądaliśmy lata temu. To jest w ogóle. YouTube kiedyś, dawno, dawno temu, to było takie jakieś. Ja, ja siedzę na YouTube od 12 lat. Można by powiedzieć, że jestem pionierem trochę, ale prawda jest taka, że zanim ja się pojawiłem, było dużo twórców, którzy byli popularni, i patrzyło się na nich z takim. Kurde, ja to się do, nigdy się do tego nie będę nadawał, a chciałbym, to fajne musi być. Serio, i to 12 lat temu już można było myśleć, więc byli twórcy wcześniej, którzy, którzy osiągali jakieś sukcesy i byli oglądani. Jeżeli byłeś widzem YouTubea 10 lat temu, to raczej niemożliwe, że nie słyszałeś o niekrytym krytyku. Przez ponad 2 lata był numerem 1 pod względem subskrypcji, deklasując konkurencję. Jako pierwszy zdobywając wiele kamieni milowych na polskim YouTube. Był trzecim kanałem w Polsce, który przebił milion subskrypcji, obok abstra i wardęgi. Z w ogóle, niekryty krytyk eee, świetnie robił te materiały. Ja naprawdę dobrze się bawiłem, oglądając te jego rzeczy. Jego Humoru. Niektórzy określali. Nie każdemu pasuje poczucie humoru, generalnie, ale, ale w ogóle żartowanie albo śmianie, wyśmiewanie czyjegoś poczucia humoru, albo krytykowanie czyjegoś poczucia humoru, to jest dziaderstwo, tak szczerze mówiąc, i bumerstwo. Jednym musi, może pasować, innym nie, nie musi. Na pewno dużo osób, osób się fajnie bawiło na materiałach Niekrytego, i ja do nich należałem. Powiedziałbym wstępnie, że on zdecydowanie nie chciał zmieniać swojego kontentu. Robił przez długi, długi czas dokładnie ten sam kontent i kiedy on się przestał oglądać, no to jego popularność tam spadła, więc on nie miał skłonności do zmian, ale trzeba przyznać, w takiej sytuacji przynajmniej był wierny sobie. nie? Czyli robił to, co lubił, robił to na czym się znał i nie dbał o to, czy ktoś to ogląda, czy nie. Nie wiem, czy tak było faktycznie, ale. To też, oczywiście jest może negatywne wskazanie, może musimy się zmieniać albo coś. Jednak na ich tle jest dzisiaj mocno zapomnianym twórcą a jego filmy nie przebijają często nawet 100 tysięcy wyświetleń. No to na 100 tysięcy wyświetleń to nadal no jest dobry wynik, nie? Nie Krytyk Krytyk zaczynał w 2009 roku. Jego pierwsze filmy są niestety obecnie usunięte z niewiadomych powodów. To też jest tak. Ja strasznie nie lubię, jak twórcy usuwają swoje stare filmy. Że czasami jak się jakąś wpadkę popełni gdzieś po drodze i się wywali ten film, bo człowiek ma silne poczucie zażenowania, ale cała twoja przeszłość, no chyba, że masz silne poczucie zażenowania w związku ze wszystkimi swoimi materiałami, które robiłeś kiedyś. Ale nie wiem, to też jest jakieś świadectwo tego, kim byłeś, i to też jest jakaś lekcja dla, dla ciebie, może dla innych. Chociaż dzisiaj to wiecie, jak to jest. Ludzie biorą materiały sprzed 10 lat, wytną jakiś fragment, który wtedy był zabawny, a dzisiaj jest bardzo niewłaściwy i próbują cię skancelować przez to. Nie wiem, czy w Polsce to jest, ale na pewno na zachodzie jest ta tendencja, więc może jest to. Może jest to coś, co ma sens. Ukrywanie w sensie. W Przemyślenia nie krytyka. W której w komediowy sposób komentował często niskiej jakości programy telewizyjne. Takie jak Trudne Sprawy, Kuchenne Rewolucje czy Telezakupy. Poza przemyśleniami dodawał również inny content, Jak przykładowo Seria Wspominkowa czy Seria Recenzencka. Swoją drogą jego materiały są wartościowe także ze względu na to, że można sobie zobaczyć, jak telewizja kiedyś wyglądała. Bo to ciężko jest znaleźć takie rzeczy. On wyśmiewał, on wyśmiewał je wtedy po pierwsze bardzo skutecznie, po drugie to jest świetne okno w, w przeszłość więc nawet no mam nadzieję, że nie wszystkie usuną teraz być może zajrzę sobie potem, żeby, żeby to sprawdzić ale ale no to jest wartościowe z wielu powodów. Niekryty zdobył ludzi przede wszystkim swoim humorem i oryginalnym jak na tamten czas formatem. Przez jego kariera bardzo szybko nabrała rozpędu dzięki czemu już w 2011 podchwyciło go między innymi Radio Z dając mu jego autorską audycję Niekryty krytyk w 2012 na większości filmów przybijał milion wyświetleń. To no też jest nieprzyjemne to, że wtedy na tych filmach na YouTubie zarabiało się naprawdę niewielkie pieniądze. To znaczy, milion wyświetleń wtedy to były. Ja wiem, ja parę, to ludzie mnie potem, jak mówię, grosze się zarabiało, nie? a ludzie wtedy słyszeli, grosze? To ty nie wiesz, ja mój stary pracuję przy wykopach i w ogóle nic nie dostaję, nie wiesz co, jesteś odklejony, nie. W porównaniu, dzisiaj już można to trochę zestawić z, z, z aktualną sytuacją. No dzisiaj na milionie wyświetleń można zarobić sporo kasy. Wtedy praktycznie w porównaniu do tego, co dzisiaj nic. Nie? Nawet jakby w przełożeniu na średnią krajową wtedy to nie były duże pieniądze. Można się było z tego utrzymywać już, powoli, ale to były niewielkie pieniądze. Więc człowiek, który zaistniał na YouTubie, raczej miał takie skłonności, żeby iść albo w kierunku telewizji, albo w kierunku radia. Nie? No tam się dużo więcej zarabiało. Natomiast dzisiaj, dzisiaj się zarabia po pierwsze dobrze, po drugie, nadal można być do pewnego stopnia niezależnym. Trochę zależnym od tego, jakie Google ma wymagania, ale jednak trochę niezależnym. Więc dzisiaj ta droga do telewizji raczej chyba nikogo nie interesuje. Ale wtedy miało to sens, ja się nie dziwię, że niekryty poszedł w kierunku radia. To też takie ambicje trochę są, nie? Bycie radiowcem to jest coś więcej. Co w dzisiejszych czasach jest imponujące. 10 lat temu za to było nie do pomyślenia. Niekryty krytyk był ikoną internetu. Jako jeden z pierwszych youtuberów wypuścił swoją książkę wyprzedzając o lata ten trend. Niestety, ale od pewnego momentu jego kariera mocno przystopowała. Patrząc na wyniki z trendów Google, można odnieść wrażenie, że spadek niekrytego był gwałtowny i spektakularny, jednak wcale taki nie był. Był to raczej powolny proces. Niekryty przez kolejne lata prowadził filmy w bardzo podobny sposób, a jego humor jest po dziś dzień podobny do tego sprzed 10 lat. I oczywiście nie jest to nic złego, humor jest kwestią indywidualną każdego człowieka. Ja się zastanawiam, bo wydaje mi się, że jego materiały nie straciły na jakości, to jest jeżeli już to uległy poprawie. Natomiast może to jest też tak, że ludziom się tak, tak bardzo są przyzwyczajeni do tego, że to się robi bardzo powtarzalne. Zresztą, jeżeli masz określone poczucie humoru, to te żarty też się czasami powtarzają. Mo, mo, może to jest to, że ludzie tak się bardzo opatrzyli na coś konkretnego, że potem już nie mają na to siły, nawet jeżeli jakoś nie, nie straciło to, to, to jakości. Ja bardzo często mówię o tym, że widz ma pełne prawo znudzić się nawet bardzo dobrym kontentem. Wszystko, co jest przeeksploatowane na wszelkie możliwe sposoby, jest męczące dla człowieka. Nawet tak jest dobre. I to, to jest kwestia tego. To, to, to nie chodzi o to, że on robił coraz gorsze rzeczy i, i powinien zmienić, żeby robić lepsze. To, to, to jest raczej to, że zainteresowanie widzów, zwłaszcza tak, nawet tak globalnie, dużej ilości widzów, się zmniejsza, z, zmienia się z czasem. I jeżeli robisz ciągle to samo, to, no to szlak trafi tych widzów prędzej czy później, nawet jeżeli robisz to bardzo dobrze. Trzeba zmieniać się, jeżeli się chce funkcjonować w tym świecie. Chyba, że się z takim starym dziadem jak ja to można robić nudne let's play'e i jakoś to się tam ogląda. Może niespecjalnie, ale ja nie, też się powinienem zmieniać. No, mam profil na TikToku, za Zapraszam, czy coś. Dla większości osób filmy Niekrytego nie zastarzały się najlepiej i na przestrzeni lat coraz mniej osób śmieszyły nowe filmy Niekrytego. Wiele osób twierdzi też, że jego humor stał się mocno powtarzalny. Tak więc przez następne lata działalności Niekryty Krytyk znudził wielu starych widzów, jednocześnie nie trafiając do nowych swoim humorem. Niektórzy ludzie wskazują na znudzenie się formatem, jednak definitywnie nie o to chodzi, co udowadniają kanały jak Naruciak czy Lakarnum, które komentując parę dokumenty zbierają ogromne wyświetlenia. Ciekawe, myślicie, że, że, że Naruciaka nie spotka? Ten, że ja nie patrzyłem na jego ostatnie materiały. Czy to jest jakaś specyficzna cecha niekrytego? Może to jest też, może potrzebuje to więcej czasu. Ja nie wiem, ile Naruciak produkuje ten swój kontent, ale z 7 lat? 6, 7? To jest, to jest trochę krócej, ale faktycznie to jest, to jest argument. Nie? A może Naruciak jest bardziej młodzieżowy, może on też. Naruciak jest dużo młodszy, więc zmiany, które w nim następują są dużo bardziej widoczne i być może jego taka, nie wiem, jakiś progres jego jest dużo bardziej widoczny, bo niekryty krytyk był dojrzałym twórcą, kiedy zaczynał, tam ileś lat temu i teraz nadal jest dojrzałym. Ta zmiana w nim nie następuje, jakby chyba. Podejrzewam, że to może być też argument, ale nie jestem pewny. To na pewno jest trafne spostrzeżenie, że inne kanały produkując podobny content jednak robią wyświetlenia nadal. Są to jednak osoby młodsze, które łatwiej trafiają do młodzieży niż niekryty krytyk, który ma obecnie 38 lat. Hej, co tam? Ja mam 46 i młodzież mnie uwielbia. Ile powiedziałem, że mam lat? 46. Może powiedziałem, że mam 36, ale to pewnie podświadomie. Nowe pokolenie widzów YouTube prawdopodobnie pierwszy raz o niekrytym usłyszy właśnie z tego filmu. Siemanko, witam w mojej kuchni. To jeden z najbardziej kultowych tekstów polskiego YouTube'a, a odpowiada za niego Piotr Ogiński z kanału Kocham Gotować. Jeden z przedstawicieli starej gwardii YouTube'a, niegdyś tak, to jest, to jest też, też go, też go oglądałem, miał kilka w, wpadek i, i na tym kanale, ale to jest w ogóle świetny content. Content z gotowaniem super się sprzedaje cały czas. Znaczy wrzucasz, kurde, jak smażysz kotleta albo jak go zagryzasz potem i to naprawdę ludzie lubią oglądać, Ja osobiście też bardzo lubię oglądać content z gotowaniem. Więc jestem zaskoczony, że jemu to, ale to może też jest dokładnie ta sama, ta sama kwestia, że to się ludziom przejadło. I, I tyle, nie? że niezależnie od tego, co by robił i jakby robił, no to ludzie poszukują innych twórców. Jak, jak patrzę na profile TikTokowe i Instagramowe, jeżeli chodzi o gotowanie, to one tam dominują takie bardzo szybkie filmy, że praktycznie nawet prowadzący niewiele mówi, tylko się uśmiecha, zagryza coś, a potem masz produkt i proces gotowania, przygotowywania tego produktu raz za razem, scena za sceną, klatka za klatką. I to, to pewnie dużo bardziej jest współczesne. Zajmujący wysokie miejsca w topce subskrypcji. Ciekawostką jest, że Piotr Ogiński został YouTuberem właściwie przypadkiem. Piotr był zawodowym kucharzem w Anglii, więc naturalnie wielu znajomych pytało go o przepisy. Ten, znudzony ciągłym dyktowaniem ich, zaczął nagrywać i wstawiać na YouTube. A jako, że w roku 2010 było mało tego typu kontentu w Polsce, to ten zapełnił te nisze i szybko stał się najpopularniejszym polskim kanałem o gotowaniu. Największą popularność zyskał naturalnie na swoich przepisach. Filmy jak Przepis na Chipsy, Frytki z McDonalda czy Kuritos KFC mają obecnie miliony wyświetleń. No, fajnie to się ogląda. To, to, to się cały czas jest coś takiego w tych produktach, yy, yy, jeżeli na okładkę wrzucisz burgera yy, czy, czy jakiegoś kotleta, czy coś, to się zawsze kliknie. To przez lata się może oglądać. Aż miślinka pociekła teraz od samego patrzenia. Nawet na stare miniaturki, jakiś burger, Cortes zgnieciony, jakby ktoś na nim siedział. A jednak apetyczne. Drugą bardzo popularną serią na jego kanale były testy jedzenia. Było one ciekawe do oglądania głównie przez aspekt reakcji, jakiej Piotrek prezentował na filmach. Czę... No, testy jedzenia, na, na tym miał jakieś wpadki. Pamiętam coś tam z jakimś takim mięsem mielonym. Nawet chyba to się. To się bardzo ten. W sądzie się sprawa rozstrzygała. Potem chyba jakaś ugoda była ostatecznie, ale tam ostro go. Z chyba sokołów, tak? Z Sokołowem oh, ostro go przejechali. To jest niebezpieczny kontent, nie? Trzeba uważać, bo my mamy potrzebę do tego. To jest tak, że jest takie powiedzenie, że entertainment jest lepszy od prawdy, nie? Co to znaczy. Możesz, sobie, możesz, możesz mówić nieprawdę tak długo, jak to ludzi bawi, natomiast jeżeli masz do czynienia z produktem, który jest autentyczny i możesz firmie zaszkodzić, to lepiej tego nie robić. Nie? Możesz sobie zaszkodzić, kłamiąc, żeby rozbawić publiczność. I to jest uzasadnione, nie? Lepiej, lepiej skłamać i rozśmieszyć, niż powiedzieć prawdę i nie wywołać żadnej reakcji. Oczywiście, wokół tego całą filozofię trzeba by zbudować, bo, bo w niektórych sprawach trzeba zachować szczer szczerość jednak pełną. Ale jak już testujesz produkt, to to trzeba bardzo bardzo uważać, bo szukasz sposobu, żeby uzyskać jak zabawniejszą reakcję, a potem ktoś się może. Ktoś się może skierować przed tego. Yy, sędziego. Reakcja, nie smaczne w jego mniemaniu jedzenie były bardzo intensywne. A koronnym przykładem jest test parówek. Parówka numer 8, drugie podejście. <śmiech> <śmiech> ja nawet nie zjadłem, a już miałem mądry, <laughs> trochę wymiotnę, Tak takie. Więc... <laughs> Nie? I masz taki produkt, nie? bo to jest, to jest. Nawet nie wiem, czy tego typu opinia jest do pokazania w internecie. Ja nadal jest to zabawne, uważam. No bo to jest Twoja osobista opinia, natomiast Twój film zostanie obejrzany przez ileś tam osób, nie? Może nawet miliony z wyświetleń. No i teraz kwestia tego, no, no te miliony osób nie kupi tej parówki, a może im by smakowało, bo cholera wie, to jest. <laughs> czy ona jest taka okropna od początku do końca? Więc to też jest taka. Tu ktoś mógłby, mógłby jakiś pozew zorganizować w ramach tego, tak podejrzewam. No wyłoż, tą Skok popularności Piotr zaliczył również przy okazji jego bardzo głośnej afery w sierpniu 2013 roku. Kiedy to po wrzuceniu recenzji Tatara, w której stwierdził, że jego skład nie jest zbyt dobry, mówiąc delikatnie, został pozwany przez firmę Sokołów na kwotę 150 tysięcy złotych. Momentalnie cały internet stanął za Piotrkiem. Na to, to, była, to była głośna sprawa, to chyba była jedna z takich, z takich większych. On tu ten, ten, ten tatar, no jakby nie. O ile sobie przypominam, zresztą, zaraz, kostka pewnie o tym opowie dokładniej. Ale, ale to chodziło przede wszystkim o to, że on w niewłaściwy sposób przygotowywał ten produkt. On nie był przeznaczony do tego, co, co, co próbował Piotrek z nim zrobić. I ten, ten pozew na 150 tysięcy to tak naprawdę, to była duża kwota, zwłaszcza wtedy, jeżeli patrzeć na to, ile się zarabiało na YouTubie. Ale to nie jak się miało do realnych szkód, jakie Sokołów poniósł, w związku z tym, że ten film się obejrzał. Nie? Nazywając działania firmy Sokołów atakiem na wolność słowa. Fanpage Sokołowa został zalany negatywnymi komentarzami. Sprawę podwróciły media i pojawiło się na ten temat dużo artykułów. Za Piotrkiem stawili się również inni YouTuberzy. Między innymi pięć sposobów na Adbuster czy Gimper. A Sokołów przez długi czas w internecie miał pseudonim sądołów. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia i do rozprawy nie doszło. Mocno go to wtedy była taka solidarność między, między twórcami na YouTube, ja chyba też tam nagrałem coś takiego, ale im więcej czasu miało, tym więcej wychodziło takich informacji, że jednak kurde, chyba racja może być po stronie Sokołowa. I ostatecznie konkluzja tam po latach była taka, że, że Piotrek miał tutaj solidną wpadkę i raczej wina jest po jego stronie. Ale w, w, wtedy na YouTubie chyba wszyscy byli mocno przestraszeni, bo nagle się okazało, że nie można powiedzieć wszystkiego, bo może, może się sprawa skończyć w sądzie. I no jakby w normalnym świecie to jest, to jest pe pewna rzeczywistość, nie? Że, że tak się dzieje, ale na YouTubie to było duże zaskoczenie. Zresztą to tak jak mówiłem na początku, na YouTubie się nie zarabiało tak dużo. 150 tysięcy to pewnie było więcej niż Piotrek zarobił na swoim kanale od początku swojej działalności. I to... chociaż może, bo już wtedy były też współpracy, już nie pamiętam jak to wyglądało, ale to były duże pieniądze. Dzisiaj też były duże pieniądze. Nie? Piotrek jednak po samej aferze zyskał wielu nowych fanów, a jego kanał cały czas rósł. Jego popularność wyszła nawet poza YouTube'a, kiedy zaczął brać udział w programach telewizyjnych jak Helski czy Top Chef. Jeśli chodzi o jego wyniki przez ostatnie lata, to jego kanał definitywnie lata świetności ma za sobą. Ostatnimi czasy jednak bardziej próbuje się odbić i trafiać do nowej... Żynowi... Też się zastanawiam, bo to są, to są fajne, fajne rzeczy, które on robi i fajne są te miniaturki. Może ja bym trochę podbił tam e, ciepło, żeby te kolory uwydatnić, bo takie kontrastowe rzeczy, bardziej, ja wiem, kolorowe, chyba mocniej trafiają do ludzi. Ale może to jest właśnie dokładnie ten sam... Ten sam proces, nie, że to jest przejedzone, że on tworzył ten kontent kuchenny od początku i dzisiaj też go tworzy, a jako, że zaczynał jako dojrzały twórca, to teraz niewiele się zmieniło w tym sposobie, w jaki on to przedstawia. Trudno mi powiedzieć. No. widowni. Między innymi za pomocą YouTube Shorts czy TikToka. Co patrzę na wyświetlenia, możemy uznać za udane. Jednak wyświetlenia krótkich formatów często są mocno ulotne i ciężko przekładać je na realną popularność więc to, czy kanał Kocham Gotować wróci do łask, jest raczej niepewne i musimy poczekać, żeby zobaczyć, co się to stanie. Pięć sposobów na to. Ciekawy, ciekawy jest, jest, jestem ciekawy, czy każdy twórca jest skazany na to, że, żeby, że, że to się musi wydarzyć prędzej czy później, że nawet ludzie, którzy go najbardziej lubili i do dzisiaj go lubią, to już nie mają siły go oglądać. Mm, nie wiem, czy ja jestem ofiarą takiej sytuacji też gdzieś po drodze, bo Może jestem, może moja też tam z... ja mam jakąś skłonność do zmian, ale ona nie jest jakaś tam wybitnie mocna. Ale też wydaje mi się, że jak ktoś ktoś jest przez tyle lat w internecie i widział już różne rzeczy, to generalnie łatwiej mu się jest pogodzić z tym, że coś nie idzie tak jak kiedyś, że nie może być tak jak kiedyś. No bo albo się pogodzisz z tym, albo będziesz miał jakąś ciężką depresję, no bo co innego. Więc jak się pogodzisz z tym, to nawet się fajnie funkcjonuje w tym świecie takim trochę niszowym. I można sobie oglądać takie rzeczy i komentować, że o, kiedyś to było lepiej, czy coś w ten desy. To mający prawie 10 lat kanał, na którym pięciu znajomych przedstawia, jak sama nazwa mówi, pięć sposobów na cokolwiek, o czym możesz pomyśleć. Proste przekąski, sztuczki magiczne czy parówki. Chłopaki cechują się bardzo dużą kreatywnością w swoich filmach, jednocześnie mając duże umiejętności w majsterkowaniu. Wszystko było dodatkowo. Kiedyś spotkałem, pierwszy, ich, pierwszy raz spotkałem ich na jakimś konwencie, nie pamiętam co to było dokładnie. Ale pamiętam, że wysiedli z samochodów, chyba z taksówek już na dzień dobry wszyscy byli najebani nie? I, i mówię, są fajne chłopaki, nie? więc dlatego byli. I, ale nie poznałem ich na początku, bo to ja robiłem swój content gamingowy, takie rzeczy, mimo że oni byli super popularni na YouTubie, byli dużo popularniejsi ode mnie, to ja ich nie kojarzyłem w ogóle. E, natomiast wysiedli z tego samochodu z taką pewnością siebie, że wszyscy ich kojarzą, nie? Ja przyszedłem o, obok nich, e, przyszedłem, jak w ogóle nawet ani wcześniej powiedziałem, oni nie nic, nie dlatego, że jestem hamem, tylko autentycznie ich nie kojarzyłem. I potem jeszcze tylko się odwróciłem do żony, bo z żoną byłem mówiąc: Kurde, przyjechali jacyś najebani ziomkowie, nie? Do hotelu pewnie będzie burdel. I między nami mówiąc był burdel. Znaczy potem poznałem ich. I potem nawet mi powiedzieli, że to nieładnie z mojej strony, że się nie przywitałem. Ja mówię, już nie wiedziałem, czy się przyznać, że ich nie kojarzyłem, czy coś. Nie wiem, co by gorzej o mnie świadczyło. Ale pamiętam, że wyrzucili ich z hotelu. <grym> Więc był burdel. Tak czy inaczej. No, policja przyjechała, w ogóle była zadywa taka, że... ...patrzone humorem z ich strony. Humorystyczne wycinki co jakiś czas ponownie okrążają internet. I nawet po latach bawią tak samo, a może i nawet bardziej. Przykładem może być historia klamera o dwóch razach, kiedy płakał. Część pomysłów jakie przedstawiali, była bardzo użyteczna. Część była raczej luźna i humorystyczna, a całość miała naprawdę bardzo przyjemny lekki klimat. Wiecie co, dzisiaj, dzisiaj są takie y, bardzo popularne kanały, i moja, moja córka też ogląda. Jeden z takich przykładów to jest y, One Two Three Go, y, gdzie, gdzie są jakieś takie. Y, jak to się nazywa? Lifehaki? Z reguły one są totalnie do dupy, ale dzieciaki to lubią. I te kanały są dzisiaj bardzo popularne. Powiedziałbym, że to pię pięć sposobów na. To był taki trochę pierwowzór tego, więc y, tego typu materiały trochę ewoluowały i nadal są bardzo popularne. Y, natomiast ich format, nie wiem, no zaraz się dowiemy, pewnie, pewnie jest już niezbyt popularny. Nie? Podobnie większość z Was bardzo ciepło wspomina filmy chłopaków. Wielu z Was zapewne skorzystało z któregokolwiek z ich pomysłów. Być może część z Was nawet nadal korzysta nieświadomie. Chłopaki byli bardzo systematyczni, bo dodawali swoje filmy co tydzień przez lata. Dzięki czemu ich kanał bardzo urosł i w pewnym momencie znajdowali się nawet w top 5 najbardziej subskrybowanych kanałów w Polsce. W dodatku można śmiało ich nazwać pierwszą polską youtubową ekipą, wyprzedzając ten trend o lata. Chłopaki nie byli zamieszani w praktycznie żadne większe dramy. bali ich z hotelu. <grych> Ale nie, nie byli, nie byli, nie byli, nie było tam jakichś... Próbowali różny inny content, jakiś, jakieś inne kanały takie też, też, też robili. Ja ich chyba nawet w rok obraża raz, raz potraktowałem. Bo <grym> tam były, takie były trochę momentami żenujące. Ale chyba się nie, nie obrazili ostatecznie na mnie. Mieli kontrowersje i robili swoje. Ciężko powiedzieć coś negatywnego na ich temat. Stanowią oni część polskiego YouTube'a, a dla zainteresowanych poleca 50-minutowy Iceberg, przedstawiający sporo ciekawostek na temat ich kanału. Obecnie po latach kanał nie radził sobie tak dobrze jak kiedyś i ma problemy z przebiciem 100 tysięcy wyświetleń. Wydaje się, że sam format mógł się ludziom przejeść, jednak chłopaki definitywnie nie stali w miejscu przez lata i sporo eksperymentowali z nowym typem kontentu. Nie można odmówić więc im braku rozwoju. Założyli kanał 5-obój, jednak szybko go porzucili. Założyli też kanał o jedzeniu, który prowadzą do dzisiaj. Występują też na kanale Castoramy. Wydaje się, że nie robią nic wbrew sobie i dalej sprawiają wrażenie, że dobrze się bawią przy swoich filmach. No bardzo dobrze, najważniejsze to się dobrze bawić. chyba wszyscy tacy starzy twórcy to musimy w pewnym momencie pogodzić się z tym, że choćbyśmy nie wiem jak byli świetni i kreatywni, to ludzie już się opatrzyli na nas tak bardzo i potrzebują czegoś nowego. I trzeba to zaakceptować i tyle, nie? I cieszyć się z tego, co się ma. Zważywszy na to, że ich było pięciu, a pieniądze z YouTube'a były średnie wtedy... To trzeba było to dzielić pewnie na pięć, i oni, ale na szczęście oni mieli dużo współpracy. W związku z tym, że robili takie rzeczy, które są związane z jakimiś ręcznymi robotkami, to chyba z Kastoramą dosyć wcześniej mieli, mieli jakąś współpracę. Zresztą ten kontent nagrywają nie bez powodu dla nich, więc, więc pewnie sobie dobrze radzili finansowo. Ale to zawsze trzeba dzielić na pięć. W ogóle ja mam takie poczucie, że, że gdyby nie podcast, to. No, podcast, podcast bardzo, bardzo wpłynął pozytywnie na to, że ja mogę cały czas funkcjonować w internecie i on się ogląda w różnych miejscach i to był bardzo dobry pomysł, ale powiedziałbym, że to było drastyczne zerwanie z moim formatem, z tym, co robiłem, z tym, co robiłem ee, kiedyś. I wydaje mi się, że każdy stary twórca powinien myśleć o podcaście, bo to jest. <laughs> Dużo wiedzy, i, wiedzy na temat tego, w jaki sposób przekazywać informacje, jak opowiadać historię, się nabywa funkcjonując ileś lat na YouTubie. Eee, I za, zawsze mówię, dla starego twórcy podcast to jest, to jest złoto. Mm, ale whatever, może tak nie jest. Może, może tak jest, jest u mnie lat lat temu, temu. To przynajmniej pomimo 10 lat stażu, dalej są w tym samym, niezmienionym składzie. I nie zapowiada jak się na. Jak Każdy zmiany, by robił podcast, to by straciło to na, by podcas, na, by straciło innym innym to na mocy. I pozostaje powiedziałbym, że. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo podcastów. A nie o podcastach chciałem gadać, nie? ale uważam, że jest bardzo dużo miejsca na podcasty. I że warto je robić. Znaczy, ja, ja jako, jako widz i słuchacz bardzo potrzebuję nowych podcastów polskich. A nie, nie ma tak dużo w tematykach, które mnie interesują. Kolejnych 10 lat kanału. Klasycznie, jeżeli znacie inne przykłady zapomnianych youtuberów, to podzielcie się nimi w komentarzach, bo bardzo by mi to pomogło w stworzeniu potencjalnej kontynuacji. Ja już nie znam żadnych innych zapomnianych youtuberów. Wszyscy inni youtuberzy są znani, lubiani i sobie świetnie radzą. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.